niedzielę w Karolewie odbył się po raz pierwszy wakacyjny turniej mini zapasów. Zarówno temperatura w hali, jak i emocje małych zawodników sięgały zenitu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Paweł Bobrowski, wójt gminy Kętrzyn. Dzień się popiera, pierwszy wakacyjny mini turniej zapasów. Wszystkiego dobrego życzę jeszcze raz, wspaniałej zabawy. Serce się cieszy, jak się patrzy na dzieciaczki. Rzeczywiście dla takich małych brzdąców jest to na pewno niesamowity stres. Niemniej jednak, zaczynając już od takich lat, mamy szansę wyłonić te talenty i pod czujnym okiem trenerów pokierować dalej i mieć te wyniki i efekty i pokazać się w Polsce. Panie wójcie, kibicujemy dzisiaj maluchom? Oczywiście, jak najbardziej kibicujemy. Jeżeli chodzi o dzieci, no, jak już można powiedzieć tak potocznie wkręcą, no to już można z nimi pracować, ale początki są ciężkie, bo to jednak obowiązują pewne zasady, bo to jest ciężki sport, tu można jednak mimo wszystko łatwo kontuzję. Trzeba chodzić, pilnować oczy dookoła głowy, bo gdzieś byle jaki pad niekontrolowany może się skończyć kontuzją, a my za to odpowiadamy. Dlatego nie jest lekko, jest ciężko, no ale od tego jesteśmy przede wszystkim, żeby o to dbać i zachęcać tą młodzież do działania, do pracy. Turniej cieszył się dużym powodzeniem. Jak zwykle nie zawiedli rodzice, nie zabrakło również licznie zgromadzonych kibiców. Chcieli, więc zapisaliśmy ich na zapasy. Chętnie biorą udział w różnych konkurencjach, zawodach. Poza tym jeszcze trenują piłkę nożną, więc mają taki sportowy tryb życia. A ogółem to bardzo lubią zapasy, emocje i przede wszystkim też jak wygrywają, to są bardzo szczęśliwi. A wygrywają? Zdarzyło się, jeszcze na razie zaczęliśmy tak naprawdę. Ja wygrałem Kacper. W Mnągowie. Pierwsze miejsce miałem w zawodach w Mnągowie. Ile to było? Nie wiem, tak tydzień temu? Tydzień temu wygrałem. A chodzę dopiero 3 miesiące. A powiedz mi, jakie to jest uczucie wygrać? No uczucie jest fajne, naprawdę. A stresujesz się, jak ćwiczysz, jak walczysz? Ja akurat się nie stresuję, jak walczę. No jestem bardzo dumny i cały się trzęsę jeszcze, jak po każdej jej walce. Bardzo waleczną ma pan. Tak? Bardzo waleczną, tak. Długo ćwiczy, długo trenuje, długo chodzi na zapasy? Rok czasu, dopiero zaczyna. Można powiedzieć, że początku. A dlaczego pan się, pan jej kibicuje? Tak, oczywiście. A dlaczego pan się zdecydował, żeby puścić córkę na tak? Żeby poprawić jej przede wszystkim sprawność fizyczną. I no jestem bardzo zadowolony, bo dużo się poprawiła. Wygimnastykowana jest, z WF-ów ma szóstki teraz, także jest super. A samodyscyplina też się poprawiła? Tak, oczywiście, jest bardzo grzeczna. Przed chwilą walczyłaś, trudno było? Tak, bardzo. To jest bardzo ciężka zawodniczka. No, ciężko mi było, ponieważ no, ja dopiero zaczynam, a ona już długo walczy. Miałaś kontuzję, ale mimo to nie poddałaś się i walczyłaś dalej? Tak. Mi się to podoba, no i chcę dążyć do mojego celu. A jaki jest twój cel? No, żeby być zapaśniczką i żeby uczyć się mniejszych dzieci zapasów. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z poziomu walk tych dzieci, zaangażowania, są emocje. Szkoda, że nie przyjechało, bo liczyliśmy na około właśnie 80 osób, że będzie zawodników.
ale ważne, że dzieci tu się uczą. One się uczą zdrowej rywalizacji, wiedzą, co można, czego nie można. Po pierwsze uczy to dziecka wytrwałości, szacunku, ale tego, że raz się wygrywa, raz się przegrywa i musi zmierzyć się albo z porażką, albo z wygraną. Bardzo pani przeżywa, jak z tym walczy? Bardzo, bardzo. Są to naprawdę duże emocje. Czasami jest tak, że aż się człowiek od środka trzęsie. W turnieju wystartowało przeszło 30 zawodników w 12 kategoriach. W mini zapasach pierwsze miejsce zajęli Miłosz Charubin, Orzeł Karolewo, Filip Zalewski, Orzeł Karolewo, Dawid Januszkiewicz, Orzeł Karolewo, Aleksander Wojciechowski, Orzeł Karolewo, Mateusz Goleń, Ołów Ryn, Antoni Kolankiewicz, Lux Marcinkowo, Filip Pianka, Orzeł Karolewo. W zapasach Kacper Koczergo, Orzeł Karolewo, Ksawier Skol, Lux Marcinkowo, Dawid Panuś, Lux Marcinkowo, Karol Orzołek, Ołów Ryn, Zuzanna Konopko, Olimp Suwałki. Puchar wójta gminy Kętrzyn wywalczył Orzeł Karolewo. Ten turniej zgromadził 35 dzieci, młodzików i dzieci właśnie, bo walczyliśmy w mini zapasach, gdzie nie wolno walczyć, nie wolno chwytów wykonywać, tylko same przepychania, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, a w młodzikach już tym można było walczyć, wykonywać chwyty, rzuty. Ta impreza udała się. Dzieciaki zaangażowane? Zaangażowane bardzo. Chcą walczyć. No wiadomo, że ci młodsi jeszcze nie mają tych umiejętności, bo dopiero zaczynają. Ci, co startowali w mini zapasach. A kilka osób już w młodzikach było dość na wysokim poziomie, walczyli. A nawet niektórzy nie walczyli, bo zbyt wysoki poziom, na przykład trenera mojego kolegi Łukasza Szmyta. Dziękuję wam wszystkim dzieciaczkom za obecność. Jest to pierwszy wakacyjny turniej do tych najmłodszych. Dalej myślę, że również będzie się to rozwijało, nabierało troszeczkę może innych kształtów. Niemniej jednak dziękuję jeszcze raz. Korzystając z okazji, drogie dzieci, życzę wam wspaniałych, pogodnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.